dobrze. Ja postoję, dobry wieczór. Ja też jestem prawnikiem, ale mówię o sobie, że nie jestem legalistą. Nie zawsze, może tak. W każdym razie będę trochę Państwu starał się opowiedzieć o kwestii prywatności trochę tak przy źródłach, znaczy z taką pewną refleksją w ogóle, jak ta prywatność nam się, dziękuję bardzo, układa. I czy tak naprawdę to, o czym my mówimy teraz, czyli o tych nowych technologiach, to jakoś tam strasznie zmienia w ogóle podejście do prywatności. Czy są te nowe wyzwania? No może tak, wydaje się, że oceniając przynajmniej jakieś takie te sprawy, które mają miejsce, jakoś staramy się trochę tkwimy w tej prywatności, tak jak tradycyjnie ją postrzegamy i być może tak powinno być, bo te technologie są pewnym tylko narzędziem, które zmienia sposób, w jaki chronimy albo nie chronimy, jak była mowa w pierwszej prezentacji, naszą prywatność. No w ogóle jakby cała jest wielka dyskusja od lat, na czym od wieku wręcz, co to jest ta prywatność, bo to też nie jest proste, nie jest to oczywiste, szczególnie w kontekście takiego bardzo mi bliskiego obszaru, jakim jest jawność funkcjonowania państwa czy osób, które w imieniu tego państwa działają, ale też no, powiedzmy jakieś sformułowania już zostały wymyślone. Często mówi się, że jest to takie prawo do bycia samemu. Czy wezmę sobie, żeby przestrzegać czasu w miarę. Czy prawo do bycia zapomnianym, znaczy nie zapomnianym, to jeszcze o tym będę mówił, czy o pozostawieniu samemu sobie. No generalnie, co do zasady, nie powinno się to wiązać z jakimś takim działalnością o publicznym zasięgu, aczkolwiek co w dobie nowych technologii, a szczególnie co w dobie social media oznacza brak działalności o publicznym zasięgu, też jest dosyć interesujące kwestią. Mam dla Państwa taką garść cytatów różnych osób bardzo, które jakoś tam się wypowiadały w kontekście prywatności właśnie, osób współczesnych, natomiast będę też trochę do czasów historycznych, antycznych, czy wręcz takich no, rodzaju, z księgi rodzaju się odnosił. John Perry Barlow, czy Państwo wiedzą, co to jest za osoba? To jest obecnie jedna z ważniejszych postaci takiej organizacji Electronic Frontier Foundation, którą sympatyzował, a nawet pewnie z członkiem ponoć był Edward Snowden, która generalnie zajmuje się prywatnością w internecie, wcześniej dosyć znany muzyk. No i on powiedział właśnie, że no, polegając, czy poleganie na rządzie, że ono będzie chroniło naszą prywatność, to tak jakby prosić podglądacza, żeby zainstalował u nas w domu okiennice. Moim zdaniem to jest tylko częściowo prawda tak naprawdę, bo to, że my mówimy teraz o prywatności w ogóle, to jest w jakimś mierze zasługa rządów czy zasługa tych, którzy jakoś nasz system społeczno-polityczny kreowali. No bo jakbyśmy sobie sięgnęli, ja tak trochę odbieram te, powiedziałbym, dokumenty teologiczne, takie jak chociażby Pięcioksiąg, tam gdzie mamy historię Adama i Ewy, którzy tak na tych obrazach, prawda, są zakryci. Tak rzeczywiście w Księdze Rodzaju jest nakaz, że powinni się po zjedzeniu pewnego pożywienia przykryć, zasłonić pewne części. No i to już jest dla mnie pewien wstęp do takiej prywatności, już narzucenie pewnej filozofii, czy wskazanie pewnej filozofii, że no, nagość, czyli no, pozostawienie właśnie, bycie samym sobą wręcz, bardzo dosłownie, jest pewną rzeczą no, niedopuszczalną i powinniśmy to chronić. Też Noe, jak go, też nomen omen, jego syn Ham, śmieje się, jak troszkę upitego znalazł go w domu i jego bracia, znaczy bracia Hama, synowie olejni, przykryli tego ojca płaszczem, ubiorem, też pokazując właśnie, że ta prywatność jest kwestią istotną. Już w połowie XIV wieku w Anglii funkcjonowało prawo właśnie wymierzone w podglądaczy.
Tak? Czyli po pierwsze to było dosyć duże zjawisko, skoro starano się to uregulować, no a po drugie już uważano, że jest to rzeczywiście rzecz, którą należy chronić, czy należy temu przeciwdziałać. Zresztą polskie, czy wtedy może mniej polskie jeszcze obszary, jak taki zbiór uchwał miasta Gdańska, Wilkierz Gdański z 1701 roku, kiedy tam mowa była o tym, że należy chronić korespondencję, czyli pokazuje nam się już taki element właśnie ochrony korespondencji, czy szerzej teraz nazywamy w różnych dokumentach mówiących o ochronie prywatności, często zamiennie, ale raczej używa się już tego pojęcia nie ochrony, nie tyle co ochrony korespondencji, co ochrony komunikowania się. Zresztą na ziemiach polskich potem taka ochrona korespondencji funkcjonowała i w XIX wieku ona w zasadzie miała właśnie taką funkcję, trochę wbrew temu, co pan Barlow mówi, przeciwdziałania nadużyciom rządu. No, między innymi obawiano się, że pracownicy pocztowi będą przeglądać korespondencję, którą obywatele sobie wymieniają. Taka jedna z pierwszych spraw, powiedziałbym, nowożytnych, dosyć ciekawa, bo też zaangażowany w to był pośrednio Jonathan Swift, dosyć znany autor dosyć znanej książki. Tam chodziło o sprawę, że jeden z księgarzy udostępnił, czy przedrukował, udostępnił listy, które do niego przychodziły od wielu znanych osobistości i tam sąd stwierdził na końcu, że to ten, który nadaje te listy, ma prawo decydować o tym, na ile one będą rozpowszechniane. Potem kwestia też nie tyle co sprawa, ale taka no pierwsze, też się wskazuje, czy jedno z pierwszych opracowań, z kolei amerykańskie, dwóch autorów, Warren i Brandeis, oni właśnie pierwsi używali tego słowa czy wyrażenia prawa do prywatności. Tam zresztą też chodziło, że jeden z nich miał z racji na jakieś różne powiązania rodzinne, kontrowersyjne w kontekście handlowym, cieszył się zbyt dużym w jego ocenie zainteresowaniem prasy, więc też tutaj jako pewne przeciwdziałanie temu zainteresowaniu o tej prywatności zaczęło się więcej mówić i to zresztą to opracowanie jest jakąś taką dosyć często wymienianą pozycją w literaturze prawa do prywatności. Też dosyć ciekawa sprawa, znowu wracając do Wielkiej Brytanii, książę Albert się wkurzył troszkę na jedną z osób, która jego ryciny, przedstawiające jego rodzinę, które zresztą jego autorstwa zaczęła powielać. Też tam sąd stwierdził, że naruszyło to prywatność, bo co innego, że książę Albert sobie sam takie ryciny robił, a co innego, że one zostały w sposób masowy i publiczny prezentowane. Także no, to są jakieś początki, więc ja myślę, że ja bym bronił trochę tego rządu mimo wszystko. Chociaż właśnie też zastrzegłem, że nie jestem do końca może legalistą zawsze. Natomiast wydaje mi się, że te koncepcje ochrony prywatności jednak istnieją dzięki temu, że istnieje cały system ochrony praw jednostki, tak nowoczesny, też tutaj wskazuje się na Beniamina Constanta czy Milla, którzy no, wychodząc też od założenia pewnej prywatności, doszli do pojęcia godności i ten cały system praw człowieka, który zresztą bardzo, jeszcze tutaj mój przedmówca się odwoływał do tych dokumentów, czy do Karty Praw Podstawowych, czy do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale też polska konstytucja zawiera takie unormowania i to ochrona prawa do prywatności jako takiego też i osobno ochrona komunikowania się. I też bardzo ciekawe w kontekście, tak mi się przypomniało teraz, więc zajrzę nawet, bo nie pamiętam dokładnie jak to brzmiało, natomiast jak mówiliśmy o biznesie i konsumentach, nawet przypomniałem sobie, że taki obowiązek jest w kontekście ochrony konsumentów. Też jest takie powiązanie, że władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników, najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu
prywatności i innymi rzeczami, czyli między innymi to, żeby handlowiec nie wchodził nam do domu. Inne prawa, to bohater mojej wczesnej młodości, Axl Rose, wokalista Guns N' Roses. Taka dosyć typowe podejście, bo to jest takie podejście, że ja nie rozumiem, że wszyscy inni publikują informacje na temat swojego życia, tego co jedzą, tego gdzie chodzą i tak dalej w mediach społecznościowych, ale oni to robią, to mnie nie obchodzi. Tak? Czyli mamy do czynienia z takim podejściem trochę, mnie to nie obchodzi, co inni robią, inni jeszcze mogą mieć takie pojęcie, ja nie mam nic do ukrycia, więc mnie prawo do prywatności nie obchodzi. Natomiast trzeba mieć świadomość, że ochrona też, czy stanie na straży tego swojego prawa do prywatności będzie miało olbrzymie przełożenie na to, jak to prawo do prywatności będzie wyglądało innych, bo równie dobrze mogę powiedzieć, ja nie mam nic w sumie ciekawego do powiedzenia, więc co mnie obchodzi wolność wyrażania opinii. Tak? W Polsce żyje się dobrze, generalnie niech rząd robi co chce, zapominając trochę, że już nasi koledzy w Chinach jakoś tą kwestię mogą widzieć inaczej. No i też to jakby jest takie założenie, chyba że to prawo do prywatności jest związane z innymi prawami. Tu mówiliśmy chociażby o prawie do obrony. Tak? Znaczy nierozerwalny sposób prawo do prywatności będzie się też, czy będzie elementem tego prawa do obrony. I też należy właśnie pamiętać o tym, że może mieć to znacznie szersze przełożenie. Stąd zresztą na pewno śledzili Państwo spór pomiędzy firmą Apple a Agencją Bezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, o co chodzi? Wiadomo, tam w końcu skończyło się tak, że znalazł się jakiś inny haker, który to zrobił. Sam Apple teraz prosi NSA o to, żeby powiedział, jak oni to zrobili, no bo znowu jest kwestia bezpieczeństwa całej rzeszy. I tutaj Apple wychodziło właśnie z tego założenia, że to nie chodzi o ten jeden telefon, tak? Znaczy udostępnienie tego oprogramowania spowoduje to też, chociażby, że ten nasz biedny, nie wiem, bloger w Chinach, który używa tego telefonu, będzie też zagrożony, tak? Znaczy, że tutaj w tych Stanach Zjednoczonych było to jakoś, powiedzmy, możemy sobie wyobrazić, w tym konkretnym przypadku bardziej uzasadnione, natomiast otworzy to drogę do tego, że rzeczywiście tam, gdzie ludzie ryzykują zdrowiem czy życiem, już niezależnie od tego, że istnieje coś takiego jak prawo człowieka do prywatności, ich bezpieczeństwo może być zagrożone. No i też ta prywatność wreszcie jest takim elementem, które wiąże się chociażby z prawem do zdrowia, bo to jest też informacje medyczne, prawda? Też nie wszyscy muszą wiedzieć, jaki jest mój stan zdrowia. Ale jak we wszystkim mamy pewne paradoksy. Tutaj akurat paradoksem dla mnie jest to, że powiedział to Al Gore, czyli były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który na pewno wiedział o skali, za jego czasów też ta skala inwigilacji była dosyć masowa, ale on powiedział właśnie, że w tej erze cyfrowej prywatność musi być priorytetem. No i tak uważa, nie zgadza się, zresztą tu to też popieram, z masową inwigilacją. Natomiast czy rzeczywiście zawsze ta prywatność musi być priorytetem? Tak? No bo z jednej strony mamy tą prywatność związaną z tymi osobami, które nie wykonują określonych funkcji, ale mamy też tą prywatność związaną z osobami, które jakieś funkcje pełnią, będą pełniły lub pełniły. Tu mamy całe zagadnienie, którym zresztą się wielokrotnie spierałem z panem doktorem Wiewiórowskim obecnym na sali w kontekście jawności formalnej i materialnej. Znaczy nawet nie spierałem, ale może rozmawiałem, no ale to są pewne paradoksy, które chociażby polegają na tym, że rozprawy są jawne, natomiast nie zawsze będzie tak, że będziemy wiedzieć o nich w prasie, prawda? Zresztą dziennikarze mają obowiązek prezentowania tylko inicjału, nazwiska takiej osoby, ale teoretycznie każdy może wejść do tego sądu. No i pytanie, czy wokanda, którą ja sobie w tym sądzie mogę zobaczyć, powinna wisieć w sieci.
Kolejnym takim już zupełnym paradoksem dla mnie jest to, że no w tej chwili orzecznictwo sądowe jest takie, że jeżeli osoba fizyczna, taka jak ja, nie jestem urzędnikiem zatrudnionym na etat, w zasadzie to powiem, że nigdzie nie jestem zatrudniony na etat, ale to jest już na inną dyskusję, która zawiera, prowadzę często szkolenia dostępu do informacji publicznej dla różnych urzędów i informacja o tym, że ja szkoliłem, za ile, z czego, często kiedy, jest często nie tyle co udostępniana, ale publikowana w tak zwanych rejestrach umów. Natomiast od wielu lat równolegle trwają dyskusje, na ile te same informacje, czyli dotyczące wynagrodzenia, powinny być upubliczane w przypadku osób, tych urzędników, którzy na etacie pracują. I w tej chwili mamy trochę właśnie takie dwa nurty w orzecznictwie, że jak jesteś zewnętrznym podmiotem, osobą fizyczną, sporadycznie tylko związaną z administracją publiczną, to twoje dane są jawne. Natomiast jeżeli jesteś pracownikiem, to już orzecznictwo jest z różnymi wyjątkami oczywiście, ale jest bardziej takie, powiedziałbym, chroniące tą osobę. Jeszcze co to, aha, i w ogóle największy paradoks, tak mi się wydaje, czy może najbardziej taki znany w pewnym sensie w ostatnich latach, związany właśnie z prywatnością w sieci, to jest sprawa pana Gonzaleza Consejo. Czy ktoś wie, o kim mówię? A właśnie, to może się udało. To jest sprawa, która dotyczy prawa do bycia zapomnianym. Pan Gonzalez Conseja właśnie z Googlem mierzył się w sądzie, znaczy w Trybunale nawet Unii Europejskiej. Tam ukuto to, czy zostało jakby potwierdzone to prawo do bycia zapomnianym, czyli że nawet jeżeli gdzieś na jakichś stronach zgodnie z prawem moje nazwisko się znajdowało, to ono nie powinno znajdować się w wynikach wyszukania. No, pierwsza rzecz paradoksalna to jest, że ten pan jest znany z imienia i nazwiska, chociaż będzie taką może ikoną prawa do bycia zapomnianym. Drugi paradoks jest takim, że w mojej ocenie to, co zaproponował sąd, trybunał, może prowadzić do jeszcze większego naruszenia naszej prywatności, ponieważ w dużym skrócie no, zastosowano taką formułę, że ja mogę się zgłosić do Google i powiedzieć, że jakieś wyniki dotyczące mnie trzeba wyrzucić. No ale Google też ma obowiązek, bo trybunał tak słusznie wskazał, no, że zawsze trzeba wyważyć, tak, czy te treści nie dotyczą właśnie jakiejś mojej istotnej, publicznej działalności. No więc siedzą jacyś ludkowie w Chinach, czy w Polsce, czy w Meksyku, no i muszą mnie sprofilować, tak, żeby sprawdzić, czy ja rzeczywiście powinienem zostać usunięty z tych wyników wyszukiwania, czy nie. Więc jestem no, przekonany, że tych profili, bo tych zapytań już, czy próśb jest wiele, wiele tysięcy, no, że za każdym razem pojawia się no, pewnego rodzaju nowe profilowanie, więc ja bym powiedział, że w pewnym sensie bardziej niebezpieczne wydaje się proszenie o usunięcie siebie z wyników wyszukiwania niż już zostawienie siebie w tym Google'u, czy też w innej wyszukiwarce. Michelle Obama dziękuję prasie za to, że szanują prywatność jej dzieci. No, może się generalnie spodziewać tego, że no, w związku z tym, jakie ludzie mogą żywić uczucia do poglądów i działań jej męża, dziennikarze uszanowali jej życie prywatne. Tak? I to są pewne rozwiązania, które tu wynikają no, z jakiejś kultury mediów, ale też jest to ogólny kierunek, który również wskazuje na to orzecznictwo chociażby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, obowiązek pewnego wyważania różnych wartości, czyli że ta prywatność, ona może być w jakimś sensie ograniczona, tak? Natomiast ona nie może naruszać jej istoty. Tak? Czyli znowuż, jeżeli ja zawieram tą umowę z urzędem na przeprowadzenie jakiegoś szkolenia, no to imię, nazwisko, ile zarobiłem, z czego szkoliłem, ok, ale to na przykład, czy w trakcie tego szkolenia jadłem posiłek mięsny czy wegetariański, no już taka informacja bez
bez wątpienia naruszyłaby moją prywatność, ale też taka informacja, gdzie mieszkam. Tak? Ona już nie ma związku z tą moją działalnością, chociaż oczywiście cały czas wydaje nam się, że zaciera się, chociaż prawnie wydaje się to dosyć jasne, różnica pomiędzy osobami, które pełnią jakieś funkcje publiczne, a osobami publicznymi, czyli coś jak Doda i Duda, Andrzej. No, jest jednak pewna różnica i też tą prywatność w pewnym sensie inaczej się powinno postrzegać. I zresztą te dokumenty, czyli i Karta Praw Podstawowych, i Europejska Konwencja Praw Człowieka, i Konstytucja, one też wskazują na to, że te ograniczenia tej prywatności, one mogą być dokonywane, ale wtedy, kiedy są wymagane w demokratycznym państwie prawa, kiedy jest to określone wyraźnie ustawą, nieważne czy ta ustawa jest zła czy nie, dobra, to jest ten problem, o którym dyskutowaliśmy w poprzednich dwóch przemówieniach, no i też odwoływać się do tych pewnych wartości. No i to jest cały problem z masową inwigilacją, że masowa inwigilacja jedzie po całości, tam nie ma tego miejsca na to, żeby balansować, żeby ważyć, żeby i władze, i sąd zadały sobie ten trud przedstawienia bardzo mocnych dowodów na rzecz tego, żeby, czy dowodów, czy bardzo mocnych, uzasadnić swoje podejrzenia w sposób bardzo mocny, żeby taka osoba mogła być objęta inwigilacją. Bo też mówiąc o masowej inwigilacji, to nie zawsze będzie oznaczało, że my wszyscy będziemy inwigilowani. Ale jeżeli jedna osoba jest inwigilowana, to już wszystkie osoby, które z nią się komunikują, siłą rzeczy tym będą objęte. I o tym często zapominamy i te rozwiązania, zresztą też niedawno obecny wirtualnie w Warszawie Edward Snowden też no, mówił, że no, to jest chyba największe wyzwanie, które stoi przed sądami całego świata w zasadzie, czyli właśnie wymagania tego od władz, żeby przedstawiały te dowody. No chyba, że te władze rzeczywiście, tutaj trzeba się z tym pierwszym cytatem zgodzić, no niekoniecznie tego pragną i ustalają takie prawo, które w zasadzie temu zapobiega. No i zawsze możemy przyjąć też taką postawę, jak mój bohater z jeszcze wcześniejszej młodości. Nie wiem, czy tu widać jego... Ojej, Tytus, tak, to jest Tytus, ale Tytus właśnie mówił... No, dymek jest ten, to ja przeczytam, bo ja mam tutaj wydrukowane, tak, tak, ha, co ja widzę, bo on tutaj ma, jest kamera, on, to już jak, o, co ja widzę, obiektyw kamery telewizyjnej, jestem obserwowany, udaję, że nic nie spostrzegamy. Tak, czyli możemy udawać po prostu, że nie widzimy tego, jakoś przyzwyczaić się do tego, a możemy zrobić tak jak Tytus już na kolejnych obrazkach, też czyli no, oszukiwał w pewnym sensie te osoby, które go obserwowały, no, ale też pokazuje to trochę po to, że to nie jest kwestia udawania, tylko kwestia taka, że my niestety się do tego wszystkiego przyzwyczajamy. I tu oprócz pewnie, nie wiem, czy tych kamer, które widzę, są pewnie, o, tam jest jeszcze jedna kamera, już nam to absolutnie nic nie przeszkadza. Jeszcze na początku lat 2000 ludzie się oburzali. Kilka takich spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu było, że ich kamery przemysłowe podglądają. No teraz już nikt na to nie zwraca uwagi, więc siłą rzeczy może tą trochę naszą prywatność już z przyzwyczajenia, z lenistwa zatracamy, a szkoda, bo jej źródła są w zasadzie od stworzenia człowieka. Dziękuję bardzo.